Witam Państwa z trzeciego piętra na Mokotowie. Lockdownu ponoć nie będzie, więc ta koszulka już nie jest nieaktualna. Oby. No ale cały czas, nie domagając się, aby nie było lockdownu, no bo rząd mówi, że go nie będzie, cały czas jesteśmy zagrożeni tym, że zdarzy się coś innego, co wynika z cały czas obowiązujących przepisów, no, które mogą w każdym momencie oznaczać dla nas ograniczenie swobód, czy to gospodarczych, czy osobistych, czy jakieś na przykład obowiązki przymusowe, szczepienia i tak dalej. Sytuacja jest dynamiczna i przypuszczam, że przyszedł czas na to, aby powiedzieć rządowi, na co się, już nie tylko na co się nie zgadzamy, ale czego żądamy. A więc po pierwsze, minister właściwy do spraw zdrowia, ten, który jest teraz i może będzie po wymianie rządu, albo dowolny inny, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji, czyli wspaniałym Robespierrem prezesa Kaczyńskiego, powinni odwołać stan epidemii. Nie ma żadnych podstaw do stanu epidemii. Zaraz poczytam przepisy z ostatnich kilkudziesięciu lat, które odnoszą się do definicji epidemii. Obecnie, nawet w zgodzie z obecną definicją epidemii, którą mamy w ustawie, o której zaraz będzie mowa, i w przepisach, czy też w dyrektywach WHO, nawet jeżeli ta definicja jest spełniona przez obecny stan rzeczy, w co wątpię, to i tak byłoby mądrze ze strony rządu ten stan epidemii odwołać, a swoją drogą Sejm powinien przywrócić sensowne znaczenie epidemii w przepisach ustawowych. Tego się powinniśmy teraz domagać, bo ta definicja epidemii i te przepisy, które mamy, były już i mogą być w przyszłości pretekstem do totalitaryzacji życia w kraju, do terroru. Nawet do terroru. To, że akurat ten rząd być może nie ma na to ochoty, to nieważne. Może przyjść gorszy rząd. Obecna, jak sądzę, tak zwana totalna opozycja, może być dużo gorszym wykonawcą tych przepisów pod wpływem jakichś ośrodków zagranicznych. Do tej pory kwestionowano przede wszystkim ustawę z 2 marca tego roku, ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli specustawa, tak? Weszła w życie 8 marca, była bardzo krytykowana początkowo przez prawników związanych czy niezwiązanych z obecną władzą. Potem jakoś zaprzestali tej krytyki, a szkoda. Niestety prawnicy związani z, powiedzmy, prawicą, z antysystemem, z jakimiś tam środowiskami konserwatywnymi, katolickimi nie podjęli tej krytyki. Przynajmniej jeżeli podjęli, to ja o tym nie wiem, a jeżeli podjęli, powinienem wiedzieć, to będę się kajał, jak się dowiem, że podjęli. Konstytucja Rzeczypospolitej, bardzo zła, do wymiany, przewiduje 3 stany nadzwyczajne. Niestety, dowiedzieliśmy się w praktyce, że stan epidemii też jest stanem nadzwyczajnym. Też jest stanem nadzwyczajnym i też można za jego pomocą ograniczyć nasze swobody, a przy okazji uderzyć w życie gospodarcze, w rozwój gospodarczy, a nawet w rozwój, można wprowadzić w kraj recesję. To nie jest prawda, że ten stan epidemii jest nowym wynalazkiem. Ustawa go jakoś tam rozszerzyła, możliwości władzy wynikające z tego stanu, ale to jest stary wynalazek. O tym starym wynalazku zaraz coś opowiem, bo warto o tym wiedzieć.
Mimo, że jeszcze raz, cały czas trzeba pamiętać o tym, że te przepisy o epidemii, o kryzysie epidemicznym zawsze były w jakiś sposób niezgodne z, że obejmowały materię, która należy do stanów nadzwyczajnych i która w naszej obecnej konstytucji jest bardzo wyraźnie przypisana do stanów nadzwyczajnych. Także ten stan epidemii jest niekonstytucyjny, chociaż ma swoją głęboką historię. Bo w ustawie z 13 listopada 1963 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych, takiej PRL-owskiej ustawie, która obowiązywała do jeszcze przez ładnych parę lat tak zwanej III Rzeczypospolitej, w razie, czytam teraz artykuł 12, w razie wystąpienia choroby zakaźnej, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, czyli wojewoda na nasze czasy, mógł zarządzeniem czasowo ograniczyć komunikację miejscową, zakazać handlu obnośnego i woźnego, zamknąć zakłady pracy, instytucje lub ich części, których prowadzenie zagraża szczególnym niebezpieczeństwem, czasowo zakazać odbywania targów, jarmarków, pielgrzymek, a mieliśmy to w tym roku w Polsce, procesji, to samo, widowisk i zgromadzeń publicznych oraz skupiania się większej liczby osób. Czasowo mógł Rada Wojewódzka, ówczesna Wojewódzka Rada Narodowa, mogła ograniczyć obrót, używanie przedmiotów mogących być przyczyną szerzenia się choroby zakaźnej, zakazać czasowego zajmowania lokali i dostarczania środków transportu. Przepraszam, źle mówię. Mogła wydać przepisy dotyczące czasowego zajmowania lokali i dostarczania środków transportu, dokonywania na koszty właścicieli lub użytkowników naprawy urządzeń wodnych i urządzeń przeznaczonych do usuwania nieczystości, tam tępienia stawonogów i tak dalej. A więc takie różne, no, był to stan nadzwyczajny w gruncie rzeczy tak za czasów PRL. To już był stan nadzwyczajny. Potem była ustawa z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach, która rozszerzała możliwości władzy, no i aktualizowała nazwy i różne rzeczy. Co to ważne w tej ustawie z 2001 roku, to było to, że była tam definicja epidemii odmienna od obecnej. Epidemia, czytam, wystąpienie na danym obszarze zachorowań, uwaga, na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż w poprzedzającym okresie, lub nagłe wystąpienia chorób zakaźnych wcześniej niewystępujących. Niestety ta druga część, czyli nagłe wystąpienie chorób wcześniej niewystępujących, doskonale już się nadawała wtedy do wprowadzenia, no właśnie, niekonstytucyjnego stanu nadzwyczajnego z okazji, no, rozmaitych już wówczas przecież testowanych w skali światowej AIDS-ów i różnych tam gryp, czy też chorób wołowiny. No, trzody. Nie trzody, tylko bydła, przepraszam. No właśnie. Już wtedy stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłaszał i odwoływał wojewoda po zasięgnięciu opinii głównego inspektora sanitarnego, nie jeszcze wtedy nie pana Pinkasa. Chyba nie. A może właśnie wtedy, nie pamiętam, bo ja pamiętam pana Pinkasa z tamtych czasów. Nawet miałem z nim jakieś zetknięcie. Byłem urzędnikiem administracji państwowej. Ale nie pamiętam, kim dokładnie był wtedy. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia w drodze rozporządzenia wprowadza minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji. No to jest to, co już teraz mamy. W ustawie z 2008 roku, która teraz obowiązuje z poprawkami, z korektami z marca, epidemia to wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań. Tutaj właśnie mamy kolejne rozszerzenie, które uważam, że, i myślę, że wszyscy będziemy, moi słuchacze akurat są z tej, będziemy raczej tego zdania, że chyba wypadałoby skreślić te zakażenia z tej ustawy. To jakoś przeszło wtedy, nikt nie robił z tego powodu rabanu. Okazało się, że jest to pretekst do zamknięcia gospodarki,
do wymuszenia maseczek, a nie, właściwie chodzi o, ta ustawa tego nie przewiduje. Nie ma maseczek w ustawie, o dziwo. Nie ma maseczek w ustawie, no i dlatego mandaty wystawiane za brak maseczek są kwestionowane masowo przez sąd. Mam wrażenie, że ktoś postanowił robić testy silnika pod moim balkonem właśnie, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie, może się uda przeprowadzić tę pogadankę do końca. W każdym razie, no tam są jeszcze właśnie kary pieniężne w tej ustawie z 2008 roku, które są, były egzekwowane, a teraz są kwestionowane przez sąd. Wracając do głównego naszego żądania, myślę, że i to bardzo polecam wszystkim, którzy angażowali się do tej pory w walkę z pseudopandemią, z obłędem, ogłupieniem, z bezprawnymi krokami władz. Teraz naszym przedmiotem żądania powinno być zniesienie, przepraszam, odwołanie stanu epidemii przez tego lub dowolnego innego ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji. Myślę, że nic ważniejszego teraz do załatwienia z rządem nie ma. W ten sposób rząd dałby dowód, że ma dobre zamiary względem Polaków. Nas indywidualnie, nas zbiorowo, naszej polskiej gospodarki. Proponuję, żebyśmy to rozpowszechniali, to żądanie. I wtedy będziemy wiedzieli na pewno, że lockdown nie będzie już możliwy. Oczywiście uchylenie ustawy z 2 marca też byłoby istotne. Jeżeli rząd z jakichś koniecznych, bardzo ważnych powodów chciałby utrzymać pewne przepisy, to niech to będzie wynikiem debaty publicznej. Ale generalnie uchylenie tej ustawy wydaje się zupełnie zasadne. Specustawy pisane na kolanie pod dyktando różnych panów Szumowskich wydaje się, że teraz już nie są potrzebne. Nie ma pandemii. Jeżeli nawet była, to już jej nie ma. Nie ma żadnych podstaw do przepisów, które nas ograniczają. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę o powielanie tego, to nie ze względu na mnie, tylko ze względu na to, że chyba to jest naprawdę ważna sprawa do wymuszenia czy wyproszenia urządu. Proszę o subskrypcję, łapki w górę. Do zobaczenia w następnym programiku. Proszę oczywiście o komentarze. Jeżeli coś głupio powiedziałem, to uzupełnienia i poprawki.